Wszyscy jesteśmy w drodze do wspólnego domu w niebie, gdzie z radością i podziwem będziemy mogli zgłębiać tajemnice wszechświata, powiedział Franciszek do papieskich astronomów. W tym roku przypada 80-lecie powierzonego jezuitom Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo. Franciszek nawiązał do słów, które Pius XI polecił wykuć na ścianach obserwatorium. Boga Stworzyciela przyjdźcie adorować. Wszechświat to coś więcej niż problem naukowy, który trzeba rozwikłać. To radosna tajemnica, którą kontemplujemy w zachwycie i w uwielbieniu. Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości względem nas, mówił papież. Franciszek zwrócił też uwagę na potrzebę kontynuowania dialogu wiary i nauki. W kontekście dialogu międzyreligijnego dziś zachodzi szczególnie pilna potrzeba, aby dociekania naukowe na temat wszechświata pozwoliły wypracować wspólną perspektywę, podzielaną przez wierzących i niewierzących, i pomocną w lepszym religijnym rozumieniu stworzenia, powiedział papież.